Witam serdecznie Państwa w hali szkoły podstawowej numer 1 w Sobótce. Kolejny turniej badmintona. Tegoroczna edycja z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Dwudniowe zmagania, w których mimo pandemicznej sytuacji bardzo dużo uczestników przyjechało. Po prostu grający badmintoniści są spragnieni w tej chwili ruchu fizycznego. Pandemia nie pozwala im na normalne trenowanie, dlatego mam nadzieję, że tak duża liczba uczestników, ale wszyscy wyjadą zdrowi. Dzisiaj 61 zawodniczek i zawodników w wieku od 11 do 17 lat. Jutro natomiast będą grali dorośli, czyli amatorzy i seniorzy, też w liczbie ponad 70 osób. Jest to trudny czas dla sportu, dlatego takie przedsięwzięcia, takie okazje, w których możemy się spotkać i z zachowaniem dużych reżimów, takich bezpieczeństwa, jednak poprzebijać tą lotkę jest na pewno dobrym wyzwaniem i dobrym pomysłem. Nie odwoływaliśmy tej imprezy, dlatego że jest to w harmonogramie, od wielu miesięcy przygotowania były, dużo środków, pomoc sponsorów, pomoc samorządu, więc to wszystkie elementy są, które powodują, że takie imprezy, mam nadzieję, że podobają się, przyciągają szerzej zainteresowanych osób sportem i ruchem, jak i również tych, którzy lubią w ogóle ruch na ruch sportowy. Rysiek Żelka. Jestem Franciszek Chmielewski. Klubie trenujecie, skąd jesteście? Przedstawcie. Jesteśmy z Sobótki i trenujemy w UKS 2 Sobótka. Kto jest waszym trenerem? Zbigniew Goldwasser i Jagoda Goldwasser. Jak wam się podobają treningi? Mocno was ścigają? Tak. Trenują nas dobrze. Jak dzisiaj turniej przebiega, za które miejsce zajmujecie na razie? W mixie drugie i w singlu na razie jestem, jeszcze nie zagrałam wszystkich meczy. No mi się trochę nie powiodło, bo ja się przyzwyczaiłam bardzo do mixta i zapomniałam o singla trochę i biegania. Nie. Ja mogę pozdrowić moją babcię i rodziców. To całą rodzinę pozdrawiamy. Całą rodzinę. Dziękuję. Dziękuję.